Te ostatnie wybory to my wygraliśmy czy przegraliśmy? To jest nieważne, bo wygrał jeden człowiek. Jarosław Kaczyński, polityk, który przez ostatnie 8 lat przegrywał wszystkie możliwe wybory. I właśnie o takiej jednej przegranej chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Katastrofa rządowego Tupolewa w sposób drastyczny zmieniła wygląd polskiej sceny politycznej. Wśród 96 ofiar był prezydent Polski Lech Kaczyński. I oczywiste stało się, że wraz z ostatnimi pogrzebami zacznie się najbardziej niezwykła kampania wyborcza w historii naszego kraju. Fotoreportaż Maćka Nabrdalika zaczyna się sekwencją pokazującą pudełka z podpisami poparcia. Aby kandydować, trzeba zebrać ich 100 tysięcy. Kaczyński zebrał ponad 1,5 miliona. To jest bardzo istotna informacja. Te trzy zdjęcia mówią nam, z kim mamy do czynienia. Jak ważna dla Polaków jest to postać. Ale mówi też dużo o fotografii. Wskazuje to wyczucie, które sprawia, że istotne momenty są dokumentowane. Że fotograf, wyczuwając powagę sytuacji, bierze aparat i idzie robić zdjęcia. Bo teraz, w tym momencie, najważniejsze jest udokumentowanie tej konkretnej historii. A historia jest nadzwyczajna. Ginie prezydent, a jego brat bliźniak, szef drugiej siły politycznej w Polsce, postanawia kontynuować jego dzieło i kandydować na najwyższy urząd państwowy. Ale to nie jest proste. Kaczyński jest po wielkiej osobistej tragedii, a przed nim 60 dni ekstremalnego wysiłku fizycznego i psychicznego. Ciągłe podróże, rozmowy ze zwykłymi obywatelami, często trudne i nieprzyjemne, starcia z kontrkandydatami i nieprzerwany potok pytań dziennikarzy. I wydaje mi się, że w tym całym zamieszaniu najmniejszym problemem jest fotograf. Mimo że jest tak blisko, to tak jakby nikt go nie zauważał. Te wszystkie elementy, które utrudniały kampanię Kaczyńskiemu, sprawiły, że Nabrdalik mógł podejść znacznie bliżej niż normalnie. I przy projektach, które z natury są ograniczone czasowo, taka sytuacja jest nieoceniona. Bo proces powstawania fotoreportażu w dużej mierze opiera się na zdobyciu zaufania bohatera. A to zawsze wymaga czasu. Bardzo dużo czasu. Gdy widzimy wycelowany w naszą stronę aparat, automatycznie zakładamy maskę. Maskę kogoś, za kogo chcielibyśmy być uważani. A rolą dokumentalisty jest ukazać człowieka bez żadnej zasłony. Ogromnym problemem jest to, że maską operuje nie tylko bohater, ale i fotograf. Bardzo łatwo ulec pokusie i zdać się na funkcjonujące wyobrażenie, na to, jak przedstawiają danego człowieka media, jakie powszechne jest o nim zdanie. Ale to, co szepcą nam do ucha, musimy sami sprawdzić. I to, co teraz powiem, jest absolutną oczywistością. Istotą fotografii dokumentalnej jest obecność. Nie tylko ta, w której naciskamy spust migawki, ale ta, w której odkrywamy gesty, miny i sytuacje definiujące bohatera. Te, w których na ułamek sekundy objawia nam się prawda. Prawda o jego charakterze, prawda o tym, jakim jest człowiekiem. I oglądając ten materiał, cały czas miałem uczucie, że coś mi tu nie pasuje. Że obraz Kaczyńskiego jest zbyt grzeczny, zbyt ugłaskany. To nie jest ten sam człowiek, którego oglądałem w telewizji. To nie jest ten sam człowiek, którego rządów bała się połowa Polski. Ale jest to człowiek, którego tragiczna sytuacja, w której się znalazł, diametralnie zmieniła. Bo nie ma ludzi, którzy po takich doświadczeniach zostaliby sobą. Ja Nabrdalikowi wierzę. Wierzę, że w tamtym czasie Kaczyński właśnie taki był. Że jest to wiarygodny obraz rzeczywistości. A ostatecznie przekonało mnie to zdjęcie. Noc wyborcza. Kaczyński na rękach trzyma wnuczkę swojego zmarłego brata. Jej siostra śpi obok w rękach ojca. W tle najbliżsi współpracownicy. Zmęczona twarz Kaczyńskiego jest nie do odczytania. Tak samo może być to złość, jak i bezradność. Smutek, jak i ulga. Jedno jest pewne. To zdjęcie jest tak wiarygodne, jak piękne. Jeżeli doceniasz to, że zamiast oglądać mecz Polska-Czechy, nagrywałem ten film, to zasubskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć!